Posiadasz smartfona, który skanibalizował swoje wyjście słuchawkowe? Masz już dość kabla, przez którego pociągnięcie możesz narazić się na koszty naprawy ekranu. Chciałbyś kupić słuchawki Bluetooth, ale z drugiej strony nie chciałbyś porzucać swojej ulubionej pary słuchawek, bądź posiadasz kino domowe, które chciałbyś, żeby zagrało muzykę ze Spotify'a, kiedy ty będziesz miał swojego smartfona w kieszeni? Otóż oczywiście są na to sposoby i dzisiaj chciałbym wam przedstawić dwa, tak więc zapraszam was na przedstawienie, a także recenzję dwóch urządzeń X-Duo XQ23, a także DaCampa Combo X-Duo XP2. Sprzęt do testów zaopatrzył mnie oczywiście nie kto inny jak sklep AudioHeaven, dlatego też jeżeli po dzisiejszym materiale będziecie zainteresowani, to linki na dole do sklepu macie w opisie. Zacznijmy najpierw od tej bardzo ciekawej konstrukcji, jaką jest XQ23. Bardzo mi ona przypomina zapinkę do kluczy, czy coś w tym rodzaju i praktycznie w 95% zrobiona jest z metalu. Mała plastikowa powierzchnia w okręgu występuje z racji transmisji Bluetooth. Znajduje się tam także duża LED-owa dioda, która sygnalizuje stan naszego urządzenia. Niebieska oznacza połączenie, zielona odtwarzanie, a czerwona niski stan baterii. Od razu o niej wspominając, to starcza ona na około 5 godzin według producenta i rzeczywiście takie czasy uzyskiwałem. Jeżeli chcemy zobaczyć dokładny podgląd stanu baterii, to wszystkie smartfony z iOS-em i poszczególne androidowe są w stanie go wyświetlić w menu Bluetooth. Na samym urządzeniu mamy oczywiście przyciski multimedialne, wyjście słuchawkowe i mikrofon, dzięki czemu kiedy będziemy słuchać ze swojej ulubionej pary słuchawek, to możemy normalnie przez XQ23 rozmawiać i odbierać połączenia bez potrzeby sięgania po nasz smartfon z kieszeni. Został tutaj zaimplementowany DAC Wolfson WM8955, a także mamy technologię Bluetooth w wersji 4.1 wraz z kodekiem aptX. Jeżeli chodzi o brzmienie, to sprawa wygląda bardzo prosto. Jest tutaj znaczna poprawa względem innych adapterów Bluetooth, jakie miałem okazję używać. Nie jest to oczywiście poziom podpięcia kablem, ponieważ nadal dostrzeżemy pewne braki na skraju zakresu częstotliwości, jednak detal, jaki możemy uzyskać bezprzewodowo z tego urządzenia, jest naprawdę imponujący i osobiście dla komfortu i ergonomii bezkablowego połączenia jestem w stanie jak najbardziej to poświęcić. Jeżeli pamiętacie materiał z X-Duo XD10 Pouk, to nie muszę wam tłumaczyć, na czym polega DaCamp Combo. Ale teraz musimy postawić pytanie, czy można tego typu urządzenie użyć w przypadku transmisji Bluetooth. Otóż można, o czym dowodzi jak najbardziej kolejny prezentowany produkt, czyli X-Duo XP2. Ale zanim przejdziemy do jego opisu, to najpierw zachęcam was do polajkowania tego materiału, a także jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, do jego zasubskrybowania. Czas na X-Duo XP2. Metalowa konstrukcja z plastikową pokrywą designem bardzo przypomina mojego DAPA X-Duo X32, z tym, że na froncie i pleckach nie ma kompletnie niczego. Wszystko znajduje się na bokach i zaczynając od przodu mamy wyjście słuchawkowe, gniazdo AUX, a także fizyczną regulację głośności, która także działa jako włączenie urządzenia. Chodzi stosunkowo topornie, co według mnie jest jak najbardziej na plus przy urządzeniu tego typu. Z tyłu natomiast są dwa porty microUSB. Jeden do podłączenia go jako DaCamp, a drugi do ładowania. I w zestawie dostajemy dwa adaptery. MicroUSB, jak i typu C, a także jumper i podklejkę. Przechodząc na lewy bok mamy diodę Bluetooth, przycisk do parowania, przełącznik gaina i przycisk do wyboru źródła. Przechodząc teraz do specyfikacji, XP2 jest jednym z pierwszych urządzeń, które posiada technologię Bluetooth 5.0. Obsługiwane kodeki mamy tutaj SBC, AAC, a także powszechny aptX. Moc wzmacniacza 245 mW przy impedancji 32 ohmy. Bateria posiada pojemność 1800 mAh i producent zakłada, że powinna ona starczyć na 15 godzin w trybie wzmacniacza, 12 godzin w trybie Bluetooth i 8 godzin po USB. Osobiście używałem tylko dwóch ostatnich trybów i przy BT uzyskałem jakieś 11 godzin, a przy USB zakładane 8. Przechodzimy teraz do opisu dźwięku i chciałbym tutaj tylko nadmienić, że będę opisywał tylko i wyłącznie brzmienie, jakie uzyskamy w trybie DaCamp, by być tutaj jak najbardziej sprawiedliwym.
Pokrótce mogę je opisać jako bardzo ciepłe. Przypomina mi brzmienie mojego DAPA, jednak dół ma zawsze trochę więcej do powiedzenia. Jeżeli jesteś przeciwnikiem niższych tonów, to może to nie być urządzenie dla ciebie. Średnie tony pozostają na swoim miejscu i po prostu robią swoją robotę, nie próbując przy tym przykrywać reszty pasma, a góra jest nadzwyczajnie smukła i spokojna. Nie powiem, żeby brzmienie XP2 było specjalnie ciemne czy coś w tym rodzaju, jednak ta charakterystyka na pewno odbije się na waszych ulubionych utworach, z czego od siebie dodam, że naprawdę fajnie się go paruje z muzyką elektroniczną, dlatego też w tym przypadku jak najbardziej jestem w stanie X Duo XP2 polecić. I tą opinią zakończymy dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał, jeżeli tak, zostawcie lajka pod filmem, a także subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. Oczywiście dziękuję sklepowi Audio Heaven za udostępnienie mi sprzętu do testu, linki do sklepu macie na dole w opisie. Tymczasem ja się z wami żegnam, zapraszam was także na mojego Instagrama bitwolf.alfa, gdzie pojawiają się coraz to nowe zdjęcia, a także reaktywowałem Insta Story. Dlatego też, jeżeli chcecie wiedzieć trochę coś więcej o moim życiu, a także samej mojej osobie, serdecznie zapraszam. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się i na razie.